Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie budowy przejścia podziemnego pod Placem Rapackiego. Rozmów z mieszkańcami domaga się prezes Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście i Toruńska Platforma Obywatelska. Specjalną rezolucję w tej sprawie wystosował do prezydenta Torunia klub radnych PO. Koalicja złożona z SLD, PiS-u i Czasu Gospodarzy forsuje budowę przejścia podziemnego. Uważamy, że potrzebne nam są konsultacje z mieszkańcami. Powinno być kilka wariantów przedstawionych przez prezydenta i dopiero wówczas najlepszy wariant powinien zostać wybrany. Pod względem ekonomicznym, finansowym, ale i realizacyjnym, i funkcjonalnym. Dzisiaj chce się zamknąć usta i tylko w formie informacyjnej przekazać decyzję, która to decyzja zapadła gdzieś w zaciszu gabinetów. Naprawdę na to się nie godzimy. Nic nie zapowiada, że konsultacje będą. Przeciwny jest koalicjant i sam prezydent. Konsultacje społeczne powinny być tam, gdzie zmieniamy przestrzeń, ponieważ remont mostu Piłsudskiego i remont nawierzchni Alei Solidarności z budowaniem przejścia podziemnego nie zmienia przestrzeni, tylko usprawnia komunikację. To konsultacje są niepotrzebne. Budowa przejścia podziemnego ma się rozpocząć wraz z remontem dotychczasowego mostu. Zaplanowany koszt całej inwestycji wynosi ponad 56 milionów złotych. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to pełne określenie Miejskiej Instytucji Kultury. Uchwałę w sprawie zmiany jej nazwy i statutu przyjęli radni Torunia. Od początku 2011 roku trwa przebudowa i adaptacja dawnych młynów toruńskich na Centrum Nowoczesności. Koszt inwestycji to około 20 milionów złotych. Interaktywne muzeum pierwszych gości przyjmie w 2013 roku. Powierzchnia użytkowa centrum wynosi 5000 metrów kwadratowych. O obrotach, rzeka, siła i energia, idee to przewodnie tematy wystaw głównych, natomiast podróże po świecie, codzienność, światło i kształt, wystaw dla dzieci. Ponadto w centrum odbywać się będą pokazy popularno-naukowe, zajęcia laboratoryjne, wykłady, warsztaty, konferencje, imprezy masowe i integracyjne. Rok 2012 jest rokiem toruńskich zabytków. Ustanowiła go Rada Miasta, by uczcić 15. rocznicę wpisania średniowiecznego zespołu staromiejskiego Torunia na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z tej okazji zaplanowano szereg imprez promujących zabytki w mieście. Program jest bardzo bogaty, informuje miejski konserwator zabytków. Naturalnie, że 15-lecie wpisu na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO dotyczy Starówki, ale rok toruńskich zabytków to również te zabytki, które są na historycznych przedmieściach, bydgoskie, chełmińskie, jakubskie, tam gdzie tych zabytków jest coraz mniej. Bardzo ważna rocznica. Program bogaty bardzo. Jest kumulacja obchodów w kwietniu, w drugiej połowie miesiąca. Potem cały szereg imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, poznawczym, informacyjnym. W różnych miesiącach różnie z udziałem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z udziałem UMK, Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. Urzędnicy w ramach jubileuszu planują organizację działań promocyjnych, naukowych i kulturalnych wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia, które jest jednym z inicjatorów pomysłu, informuje dyrektor Wydziału Kultury. Chcemy te wszystkie zabytki pokazać, przypomnieć mieszkańcom i przy okazji w oprawie tych zabytków, aby odbyło się sporo wydarzeń koncertowych i wielu, wielu innych. Myślę, że program będzie bardzo ciekawy. Chciałbym bardzo, żeby mieszkańcy wiedzieli, jaką mamy spuściznę po naszych przodkach. W tym roku mija dokładnie 15 lat od czasu, kiedy Toruń został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń znalazł się tym samym w prestiżowym gronie miejsc najważniejszych dla Światowego Dziedzictwa Kulturowego, m.in. wśród egipskich piramid, Wielkiej Rafy Koralowej, paryskiego wybrzeża Sekwany i Taj Mahal w Indiach. Prezydent Torunia ogłasza nabór ofert na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października tego roku sezonowych ogródków gastronomicznych na terenie Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. Wnioski należy składać do 29 lutego. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie odpowiedniego wniosku. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Toruńscy kibice ze Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego Krzyżacy opatentowali znak słowno-graficzny KS Apator Toruń. To decyzja Urzędu Patentowego z 17 stycznia. Patentowanie nazwy wiąże się również z naszymi następnymi działaniami, czyli dążeniem do powrotu do nazwy klubu KS Apator Toruń. Musieliśmy podjąć najpierw takie mniejsze kroki, żeby dojść do największego celu. Zaczęliśmy od 2010 roku, złożyliśmy wniosek, który przeszedł pomyślnie i 17 stycznia tego roku mogliśmy już cieszyć się z własności, czyli herbu KS Apator Toruń.
Toruń. Jak mówi Sebastian Rygielski, nazwa KS Apator Toruń była, jest i będzie symbolem toruńskiego żużla i dziesiątek tysięcy toruńskich kibiców. To jest nasza tradycja, to łączy pokolenia, także mamy nadzieję, że najpierw klub nas wesprze, a następnie wszelkie władze i pójdzie już teraz górki. Co, jeżeli nie? Będziemy na pewno walczyć tak jak inni kibice z innych klubów, którzy mają ten sam problem, chcą powrócić do tradycyjnej nazwy. Na pewno będziemy jakoś manifestować to. Mamy nadzieję, że też inni kibice wtedy przyłączą się już do takiej walki bardziej dosadnej. Jednak mamy nadzieję, że wszystko da radę załatwić, że tak powiem, pokojowo. Nazwa Apator jest dla nas tradycją, symbolem i świętym prawem. Nie zamierzamy walczyć z klubem, który finansuje żużel, twierdzi Sebastian Rygielski. Nie chodzi nam o to, żeby usunąć Unibank z nazwy. Chodzi nam o to, żeby powrócił KS Apator do nazwy. Także wszystko to można pogodzić ze sobą. Może być również KS Apator Unibank Story. Nam chodzi po prostu o to, aby ta tradycja nie umierała, żeby młodsi kibice, którzy dopiero zaczynają chodzić na żużel, nie mówili, że chodzą na Unibank, tylko po prostu chodzą na żużel, chodzą na Apator. W ten sposób Stowarzyszenie Krzyżacy rozpoczęło oficjalnie święto przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia KS Apator Toruń.